Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy coś naprawdę bardzo dobrego do jedzenia. Zrobimy dzisiaj dokładnie rolatki z fileta z indyka. Będą rolatki one nadziewane niesamowitym, smacznym serkiem koperkowym. Jak to wszystko przyrządzić i jak to zrobić? Zapraszam do obejrzenia całego mojego filmu. Pokażę Wam swoją wersję tej potrawy. Na koniec filmu, jak zawsze, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę do góry. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, możecie też zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście ciekawi moich kolejnych filmów. No i oczywiście możecie nacisnąć dzwoneczek, który Was powiadomi o kolejnych moich filmach. A już teraz możemy zaczynać, więc zapraszam na film i zaczynamy. A zaczynamy od przygotowania mięsa. Mięso ja już sobie tutaj, filet z indyka, pokroiłem na takie dość cienkie plastry. Tutaj mi został jeden taki grubszy plaster, więc ten grubszy plaster po prostu troszeczkę go rozklepiemy. Normalnie, gdy pokroimy na takie cienkie kawałki, nie musimy z tym nic więcej robić. I tutaj wyszło chyba 5 takich ładnych kawałków. Proszę zobaczyć. Cieniutko pokrojone. Tylko końcówka została mi grubsza. I tą grubszą część sobie rozklepię. I wtedy przejdziemy do przyprawienia mięsa. Ja tutaj sobie 2 sztuki tak ładnie rozbiłem. I teraz będziemy je doprawiać. Jak doprawić? Najlepiej po prostu każdą część musimy trochę osolić. Dać trochę pieprzu. I musimy to zrobić z obydwu stron. I dajemy też jeszcze trochę kurkumy. I tak samo robimy z drugiej strony. Dajemy trochę soli. Pieprz. Pieprzu dajemy tyle, kto ile uważa za słuszne. No ja pieprz akurat lubię, więc mogę dać go więcej. Jeżeli nie lubicie tak za ostro, możecie dać mniej pieprzu. I tak samo trochę kurkumy. I odkładamy pierwszy na talerz. I teraz robimy to samo z drugim. Drugiego nie rozklepywałem, bo jest bardzo cienki. Tak samo. Solimy, pieprzymy, kurkuma i układamy tak jeden na drugim na talerzu. Ja już tutaj mam ładnie mięso przyprawione. Na talerzu. I teraz będziemy robić masę do tych filetów. Masę będziemy robić tylko ze 2 składników. Serek topiony i koperek. Serek odwijamy ze sreberka i wrzucamy wszystko do jednego naczynia. Ja tutaj tych serków dość sporo daję. Tej masy robię dość dużo, bo tą masą będziemy nadziewać każdą część z tego indyka, którą tam mamy już przygotowaną, zaprawioną w soli, w pieprzu i w kurkumie. Serek mam już przełożony. Teraz siekamy koper. Odkrawamy grubą część. Tu jeszcze dam na pół. Koperek musimy dobrze rozsiekać. Dość to szybko poszło. I teraz, jak już mamy koperek rozsiekany, dodajemy calutki koperek do naszych serków topionych. Koperku dałem dość sporawo. Koperku nie ma co żałować, to jest masa koperkowa, także tu nic więcej innego nie dajemy. Tutaj tylko będzie smak koperku, niczego więcej, więc tego koperku naprawdę dajemy dużo. Koperek jest dodany. Teraz musimy to po prostu koperek z tym serkiem dobrze przemieszać. Na początku to jest to trochę uciążliwe, bo serek jeszcze jest taki nie za miękki, ale gdy zaczniemy mieszać, on szybko nam się już zacznie robić grzawszy. O, proszę zobaczyć. Już nam to się zaczyna ładnie dobrze mieszać. I tak musimy to dokładnie ze sobą wymieszać. Tutaj nic nie solimy, nie pieprzymy. Tylko serek i tylko koperek. Nic więcej. Ja już mam tutaj masę koperkową przygotowaną. Teraz musimy sobie jeszcze przygotować 4 rzeczy. Por, szparagi zielone, małe, konserwowe i czarną oliwkę. Oliwkę wystarczy, że sobie przesypiemy do jakiegoś naczynia. Odlewamy po prostu wodę i przesypujemy do pojemniczka czy do salaterki. To samo robimy ze szparagami. I oliwki i szparagi już są przygotowane. Teraz nam jeszcze pozostało tylko przygotować pora. Ja tutaj odkroiłem tą dłuższą część zieloną i tutaj też muszę odkroić tą część białą. Po prostu zostawię sobie tą część jasno-zieloną. Jaką szeroką część? Mniej więcej tak szeroką jak nasze tutaj rozklepane kawałki fileta z indyka. Ja sobie tutaj po prostu tak przymierzę, czyli mniej więcej tutaj, gdzie trzymam palcem, tutaj muszę go przekroić. Tu go przekrawam i por można powiedzieć, że jest gotowy, bo po prostu w takich kawałkach już nam będzie potrzebny właśnie. Mi tutaj dało 3, 4, będzie chyba 6-7 kawałków, akurat tyle co potrzebuję. Także wszystko mamy przygotowane, więc teraz przejdziemy do nadziewania mięsa. Bierzemy kawałek mięsa. Zaczynamy, poprawię trochę kamerę. Zaczynamy od nakładania masy koperkowej, którą zrobiliśmy z serka topionego. Jeszcze możemy troszeczkę dać. I rozsmarowujemy to równomiernie po całości. Dość sprawnie to poszło. Teraz kładziemy kawałek pora, mniej więcej tak kilka centymetrów od góry, tam gdzie będziemy zawijać. Kładziemy jeden szparag na pora, drugi możemy położyć obok. 3 oliwki, albo 4, w zależności ile nam tutaj wejdzie. Oliwki są oczywiście bez pestek. I dajemy na oliwki i na szparaga troszeczkę masła. Łyżeczką nakładamy. Moje masełko akurat już jest takie tutaj przygotowane, jest dość miękkie. I teraz po prostu musimy to tylko zawinąć. Zawijamy dość ciasno. I możemy tutaj też powpychać te boki, jeżeli coś nam tutaj wystaje. I dobrze by było, gdybyśmy po prostu tutaj na zawinięciu złączyli to wykałaczką. I pierwszy mamy zwinięty. I zwijamy tak tyle, ile po prostu mamy mięsa. I rolady mamy zawinięte. Proszę zobaczyć, jak one już pięknie wyglądają. Teraz będziemy je obtaczać w mące, ale zanim obtoczymy je w mące, możemy sobie wziąć już patelnię i nalać trochę oleju i rozgrzać ten olej, bo będziemy je wkładać na rozgrzany olej. Oleju wlewamy nie za dużo. Starczy. Gdy się rozgrzeją, się ładnie po patelni całej rozprowadzi. Proszę zobaczyć, tylko trochę oleju wlałem. Cała patelnia się nawet nie zalała. A teraz stawiamy patelnię z olejem na gaz. Olej się będzie rozgrzewał, a my w tym czasie będziemy obtaczać w mące rolady. Mąkę już sobie nasypałem. Bierzemy roladkę, kulamy ją. Tutaj nie musimy za dużo tej mąki nigdzie tu upychać. Po prostu przekulamy raz boczek, drugi boczek. Uklepujemy to. Możemy trochę to otrzepać. I roladka gotowa. I tak samo robimy z każdą kolejną. Raz wystarczy, że przekolamy po mące. Jeden bok, drugi bok. I wystarczy. Tutaj dużo tej mąki nie potrzebujemy. I obtaczamy tak wszystkie rolatki. Rolatki mamy tutaj ładnie obtoczone, proszę zobaczyć. I rolatki wkładamy na rozgrzany już olej. Rolatki tylko podsmażamy delikatnie z lewej i z prawej strony. Robimy to tak samo, jak robiliśmy ze zrazami wołowymi. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmiku ze zrazami wołowymi, zapraszam na mój kanał, znajdziecie tam film zrazy wołowe. I to osmażamy tak samo, delikatnie tylko z jednej strony, z drugiej strony. I gdy posmażymy, wtedy będziemy przechodzić do kolejnych czynności. Olej mam rozgrzany, więc układam sobie rolatki. Weszły już tutaj 3. Czwarta. Piąta. No i jeszcze muszę tutaj gdzieś wcisnąć 6. I jest 6. I teraz to musimy obsmażyć z każdej strony, tak jak już mówiłem wcześniej, tak jak robiliśmy to ze zrazami. Ja już swoje tutaj przewróciłem na drugą stronę. Bardzo delikatnie je tylko podsmażyłem. O, tutaj widać, tu jest ładnie przypieczone. Tutaj jeszcze widać, że jest mięsko surowe. Około 5 minutek je podsmażałem z jednej strony i tak mniej więcej zrobię to z drugiej strony i wtedy przejdziemy dalej. Ale proszę zobaczyć, jak one już apetycznie wyglądają. Zajrzymy, jak to teraz tu wygląda. Ja już mam tutaj obsmażone z każdej strony. Robiłem to około chyba 12, może 13 minut. Teraz zmniejszamy gaz i podlewamy to wodą. Wody wlewamy do połowy maksymalnie, nie więcej. Ale to już naprawdę, do połowy maksymalnie, nie więcej. I ja jeszcze teraz tutaj dorzucę czosnek, ząbki czosnku, ale czosnek jest w łupince, nie obrany. Rzucam tutaj w te wolne miejsca. I teraz przykrywamy to i będziemy to dusić około 35-40 minut. No i moje rolatki są gotowe. Proszę zobaczyć. Bardzo ładnie się już tutaj nam udusiły. Ja tutaj jeszcze w trakcie dorzuciłem jeden listek magii. Za chwilę wezmę, wyciągnę jedną rolatkę, przekroję, pokażę, jak wygląda w środku. Unosi się naprawdę wspaniały zapach. Zaraz będziemy je próbować. Już wykładam na talerzyk i przekrawamy. Rolatka już jest na talerzyku. Ja ją teraz tutaj przekroję w połowie. Ależ one już pięknie pachną. Bardzo smakowicie wyglądają. Proszę zobaczyć. Idealne. Nie będziemy tutaj za dużo jeszcze opowiadać co i jak, bo to już jest wszystko skończone. Zaraz to będziemy jedli. Także mam nadzieję, że Wam się film podobał. Zapraszam do skorzystania właśnie z tego przepisu, do zrobienia roladek z mięsa z indyka, dokładnie z fileta. Oczywiście można też zrobić z fileta z kurczaka, ale ja ogólnie preferuję filet z indyka. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli podobają Ci się moje filmy. Zostaw jakiś komentarz, daj łapkę do góry. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!